Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Ograniczenie wyzwalaczy. Gdy twoja relacja, twój związek z narcyzem dobiegł końca, wszystko ci o nim przypomina, nawet gdy pozostajesz przy całkowitym braku kontaktu. Wiele przedmiotów, zdarzeń przywołuje ból, przywołuje traumę, silne, niechciane uczucia i emocje, które są ściśle powiązane z narcyzem. Nie sądziłeś, że kiedykolwiek ulubiony posiłek narcyza lub produkt spożywczy, nawet wasze wspólne ulubione rzeczy, będą wywoływały bolesne wspomnienia. Nigdy wcześniej przecież nie płakałeś na widok zupy pomidorowej czy żółtego sera danej marki i danego rodzaju. Wywołuje ona w tobie takie, a nie inne emocje, ponieważ robiliście to razem, jedliście to razem. Czym są wyzwalacze? Z angielskiego trigger, inaczej spust, taki jak w pistolecie. Wyzwalacze to bodźce zewnętrzne, które wywołują w nas określone myśli, uczucia, emocje. Po zakończeniu relacji z narcyzem jesteśmy przebodźcowani. Wszystkie bodźce kojarzą nam się boleśnie, nieważne czy to produkt spożywczy, pasta do zębów, makaron, auto danej marki, miejsca na mapie, zapach perfum, wykonawcy czy piosenki, doświadczenia, jakie macie razem. To może być dosłownie cokolwiek i wszystko. Na początku wszystko jest bardzo trudne i nie widzimy z tego wyjścia, natomiast to się poprawia. Możemy też to spowolnić, hamować. To jednak proces i twój mózg musi to wszystko sobie przetworzyć, poukładać. Niezależnie jaki nośnik weźmiemy, czy to kaseta, czy to płyta, CD, DVD, Blu-ray, dysk twardy, czy pendrive, cokolwiek by to nie było, to zapis na nośnik trwa określoną ilość czasu. Twój mózg jest także nośnikiem. Był zapisywany non-stop przez cały okres relacji z narcyzem. Żeby te dane wymazać czy uporządkować, nadpisać, zmienić, naprawić, również wymagana jest odpowiednia ilość czasu. Nie będzie to kilka dni, tygodni czy miesięcy. Będzie to okres zwykle dłuższy. Jest to indywidualne, lecz rzadko kiedy możemy mówić o wyleczeniu się, uzdrowieniu, zanim minie pół roku do roku czasu. Nie sugeruj się tymi terminami, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy był w innej relacji. Trwała ona przez inny okres czasu. Natomiast daj sam sobie pół roku czasu i powiedz sobie, że to przetrwasz. Że przetrwasz pół roku, by zobaczyć, jak na to będziesz patrzeć z perspektywy za pół roku czasu. Wszystko wyzwala w tobie ból i myśli o narcyzie, nawet bez wyzwalaczy, ale to odrębne zjawisko, któremu poświęcę inny podcast. W tym nagraniu skupiam się na bodźcach zewnętrznych i tym, jak je zminimalizować, ograniczyć. Może współdzielicie jakieś konta, Netflixa i tym podobne, może pojawiają się sugestie różnych aplikacji, przeglądarek zdjęć, że tego i tego dnia, rok temu czy kilka lat temu byliście tam i tam. Gdy zauważasz takie powiadomienie, gdy zauważasz, że dana rzecz wywołuje u ciebie niepożądaną reakcję, niepożądane emocje, uczucia, myśli, to wyłącz to, zrezygnuj z tego. Wyłącz powiadomienia, usuń przyczynę, usuń zdjęcia, zmień przyzwyczajenia, przestań jadać ten produkt, zmień go na inną firmę, na inny rodzaj, przejdź na inną dietę, przestań nosić ubrania, które dostałeś w prezencie, przestań używać perfum czy biżuterii, którą dostałeś. Zrób selekcję, możesz zachować się jak szpieg i zrezygnować z wszystkiego, co masz na sobie, co nosisz. Kupić nowe, tylko po to, by dane ubranie nie przywoływało ci wspomnień, że byłeś w tym i tym na wakacjach razem. Już nawet nie chodzi o to, że to prezent.
Czasem musisz się posunąć właśnie tak daleko, by zmienić wszystko albo prawie wszystko, co tylko się da. Wiele rzeczy możesz ograniczyć czy zminimalizować, to bardzo istotne. Zablokowanie, usunięcie narcyza i wspólnych kontaktów, gdy tylko to możliwe. Stwórz sobie listę tego, co wywołuje w tobie niechciane uczucia, myśli i emocje. Niezależnie, czy jest to dzwonek telefonu, szampon czy buty. Przestań chodzić do tego samego sklepu, gdzie razem robiliście zakupy. Nawet gdy jest to w innym mieście, zrezygnuj z tej sieci, kupuj w innej. Zmień swoje trasy, zmień swoje przyzwyczajenia, zmień wszystko, co możesz zmienić. Nad niektórymi rzeczami nie masz kontroli. Zobaczysz coś podobnego u innych. Tą samą markę butów, czy torebkę, telefon, powiedzenie. Niektórzy ludzie wydadzą się podobni z daleka. Możliwości jest masa. Nawet po dłuższym czasie nowe, ale stare rzeczy, tak to ujmijmy, będą wypływać na powierzchnię. Nawet rok później skojarzą ci się pewne rzeczy, pewne święta, pewne sytuacje, gdzie byłeś rok temu. To normalne, to się zdarza i zdarza się nawet częściej niż myślisz, częściej niż zdajemy sobie z tego sprawę. Chodzi o to, by przeszło ci to przez myśl i za sekundę czy kilka już tej myśli nie ma, pozbywasz się jej. Wiem, że na początku drogi do wolności ku uzdrowieniu to niemożliwe albo bardzo trudne. Z czasem mózg się przeprogramuje. Nadpisze stare obrazy, nadpisze stare uczucia, emocje nowymi, oddzieli uczucia od myśli. Obecnie są one połączone i dlatego tak źle to na ciebie oddziałuje. Twoje myśli kreują uczucia. Jeśli tylko zmienisz swoje myślenie, zaczniesz też zmieniać swoje uczucia. Jeśli jakieś osoby celowo lub niecelowo przypominają ci o narcyzie lub mówią wręcz o nim, to powinieneś ograniczyć lub zrezygnować z kontaktów z takimi osobami. Najlepiej, gdy to możliwe, jest zerwać ze wszystkimi wspólnymi znajomymi, a gdy to niemożliwe, musisz być świadomy, że dopuszczasz tę możliwość, że poprzez inne osoby, uwzględniając teorię 6 stopni oddalenia, prędzej czy później trafią do ciebie niepożądane informacje. Włączysz wiadomości, sport, radio, cokolwiek i usłyszysz coś, co było ulubioną drużyną, piosenką, lokalizacją narcyza. Może byliście ostatni raz na meczu czy koncercie razem, może na filmie, w kinie z tym aktorem. To wszystko są wyzwalacze. W święta czy urodziny, rocznice i inne okazje będziesz sięgać pamięcią wstecz. Narcyz postarał się, byś źle zapamiętał ważne dla ciebie okazje, bo celowo je zepsuł. Celowo nie kupił ci prezentu, albo cię wtedy zdradził, odrzucił, pokłócił się lub udawał, że święto nie istnieje. On go nie obchodzi. Z czym ty masz problem? Wyzwalacze są wszędzie dookoła. Możesz je ograniczyć. Wiesz już, jak je ograniczyć. Gdy tylko zidentyfikujesz problem, pozbądź się go lub stwórz taką listę i gdy uzbiera ci się, powiedzmy, 10 pozycji, zacznij działać. Masz pewnie takie rzeczy, które lubiłeś robić przed narcyzem, potem robiliście je razem. Robiłeś je razem z narcyzem, a gdy narcyza już nie ma, to nie wróciłeś do tych rzeczy, bo narcyz ci je obrzydził. Nie wracaj teraz do nich, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Kiedyś jeszcze do nich z pewnością wrócisz i będą przynosić ci radość. Odzyskasz ulubione rzeczy dla siebie. Jeśli ktoś nie był w związku z narcyzem, to nie rozumie, jak narcyz może ci obrzydzić twoje pasje, twoje hobby, twoje zainteresowania do tego stopnia, że przestajesz to robić, że przestajesz to lubić. Zmień swoje nawyki, zmień swoje przyzwyczajenia i schematy. Nawet po latach pewne wyzwalacze będą się pojawiać, ale już nie z taką mocą, nie z taką częstotliwością, nasileniem. Będą to sekundy czy ułamki sekund. Przyleci, wleci i wyleci. Nie będziesz poświęcać temu nie wiadomo ile czasu.
Może za wiele lat ktoś użyje tego samego powiedzenia, zwrotu, słów, żartu i po prostu ci się skojarzy. Im więcej czasu upłynie, im bardziej zminimalizujesz, ograniczysz ilość wyzwalaczy, tym mniej uciążliwe one będą, tym szybciej zaczniesz robić postępy. Często wyzwalaczem jest cierpienie, duchowe nauczanie lub jedno i drugie. Nazwij to gotowością lub łaską. To jest początek procesu przebudzenia. Eckhart Tolle. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.